Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Marta Sudnik-Paluch. 25 listopada. Przykład świętego Franciszka. Lekcjo. W słudze Bożym słodycz litości wypływała ze źródła miłosierdzia tak obfitą pełnią, że wydawało się, iż ma macierzyńskie serce ku spieszeniu z pomocą biednym ludziom w ich potrzebach. Posiadał wrodzoną dobroć, którą podwajał udzielony przez Chrystusa dar wyjątkowej zdolności współczucia. Dusza jego miała taką litość wobec chorych i biednych, że tym, którym nie mógł pomóc pracą rąk, pomagał życzliwym współczuciem. Gdy tylko zauważył jakiś brak czy potrzebę, zaraz zwracał się z gorącą modlitwą do Chrystusa w jego intencji. Święty Bonaventura. Życiorys mniejszy świętego Franciszka. Meditacjo. W naszych rozważaniach chcemy jeszcze raz zastanowić się nad tym, kim jest dla nas święty Franciszek. Analizując jego najwcześniejsze biografie, możemy bardzo szybko odkryć, że często mówiono o biedaczynie jako o formie braci mniejszych. Forma jest nam dana jako przykład, według czego możemy się wzorować. Biedaczyna na zawsze pozostał dla wszystkich braci formą, według której kształtują swój styl życia. Jest w tym coś fascynującego, że święty Franciszek był kimś tak inspirującym dla tysięcy ludzi, zarówno przed 5 czy 3 wiekami. Jest to postać, w której bracia odnajdywali i odnajdują odpowiedź na pytanie, jak żyć. O biedaczynie pierwsi biografowie mówili jako o zwierciadle braci mniejszych. Święty Franciszek stał się zwierciadłem, w którym mieli przeglądać się jego bracia. Jest to bardzo wymowne porównanie, które popycha nas do częstego zadawania sobie pytania, na ile nasze życie jest podobne do tego, jakie wiódł święty Franciszek. Wreszcie o biedaczynie biografowie mówili jako o znaku. Znak wskazuje drogę, kierunek lub oznacza nam jakąś rzeczywistość. Święty Franciszek wytyczył drogę swoim braciom nie tylko w ten sposób, że ją opisał, ale że sam ją przeszedł. Jego życie jest wyraźnym znakiem, że Ewangelia jest możliwa do zachowania. Biedaczyna wskazuje nam, jak możemy zachowywać się w wielu różnych okolicznościach. Życie biedaczyny przez 8 wieków było wyraźnym drogowskazem dla wielu ludzi. Co więcej, wielu na tej drodze, tak jak święty Franciszek, uświęciło się. Tajemnica pociągnięcia przez świętego Franciszka tylu osób leży w jego szczególnej relacji do Chrystusa. Dla biedaczyny Chrystus był formą, zwierciadłem i znakiem. Ukochanie Chrystusa, pragnienie, aby Go we wszystkim naśladować, było tym, co wypełniało życie biedaczyny. A ponieważ miłość świętego Franciszka do Chrystusa była najwyższej próby, nie możemy się dziwić, że przyniosła ona tak dogłębne upodobnienie. Świętego Franciszka pociągnęły szczególnie 3 tajemnice z życia Chrystusa, które później ukształtowały jego charyzmat. Pierwszą tajemnicą były narodziny Jezusa w Betlejem. Ubóstwo żłóbka, wyzucie się z wszelkiego bogactwa, wygody, dostatku, było tym, co pchało biedaczynę do nieustannego wyzuwania się z rzeczy posiadanych. To właśnie w relacji do ubogiego Chrystusa narodził się ubogi Franciszek. Jego ubóstwo nie wzięło się z przyczyn socjologicznych czy życiowych okoliczności. Ubóstwo biedaczyny było owocem jego naśladowania Chrystusa. Drugą tajemnicą z życia Chrystusa, szczególnie przeżytą przez biedaczynę, była męka i śmierć naszego Zbawiciela. Kontemplacja krzyża w San Damiano była dla biedaczyny czymś przełomowym. To właśnie z krzyża święty Franciszek usłyszał słowa Jezusa, aby szedł i odbudował Kościół. Męka Jezusa przekonywała świętego Franciszka o tym, jak bardzo on jest kochany przez Boga, skoro ten nie cofnął się przed męką i śmiercią, by go odkupić. Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego doprowadziła biedaczynę do najbardziej niezwykłego upodobnienia się, jakim było otrzymanie stygmatów na górze Lawerna. Trzecią tajemnicą z życia Jezusa, szczególnie ukochaną przez biedaczynę, było jego życie publiczne.
przykład Jezusa wędrującego wraz z apostołami przez swą ojczyznę, przepowiadającego dobrą nowinę i czyniącego cuda, był tym bezpośrednio inspirującym biedaczynę do wprowadzenia nowego stylu w życiu zakonnym. Nieprzypadkowo, kiedy mówimy o franciszkańskiej formie życia, to rozumiemy ją jednocześnie jako ewangeliczną. Niech więc przykład świętego Franciszka, tak kochającego i naśladującego Jezusa, będzie i dla nas ciągłą inspiracją ożywiającą nasze zakonne życie. Oracjo. Panie Jezu, chcemy Ci wyznać nasze pragnienie naśladowania Ciebie. Święty Franciszku, módl się za nami, aby nam w tym świętym postanowieniu nie zabrakło sił do wytrwania. Niech żłobek i krzyż uczą nas pokory i ubóstwa, a publiczna działalność Jezusa niech będzie przykładem, jak mamy służyć ludziom.